Siemano, dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego zwariowany Marcin zaczyna tracić swoich widzów. Ostatnio na przykład nagrał on film, w którym pokazuje, jak zrobić efekt Saber w After Effectsie. No ale słuchajcie, no mamy taką kreskę pionową, nic to nam nie daje. Według mnie powinien on najpierw w jakimś stopniu nauczyć się tego programu, a nie po prostu obejrzał sobie pierwszy lepszy poradnik, jak zrobić ten efekt i nagrywa to samo u siebie. No bo przecież wcześniej tego efektu nie było widać na żadnym z jego filmów. W dodatku jak na youtubera 100 tysięcy subów, to jednak montaż jest bardzo istotny, a u niego jest on na niskim poziomie. Co on takiego zrobił, że osiągnął tyle subów? Ano nic, po prostu został wypromowany. Nie jeden youtuber, który ma porządny content, montaż filmów i w ogóle wszystko nie zaszedł tak daleko jak on. I jeszcze ten refling na początku filmu. No miałem nie wspominać, ale się nie da. Pomimo tego, że gówno z niego zarobi, to go chamsko dodaje. Tak naprawdę nie robi nic dla widzów, tylko jak już to dla siebie. Z tego mamy się utrzymać na jeden miesiąc, spoko. No tak, wcale nie jesteś na utrzymaniu rodziców, ale też nie powinieneś narzekać na swoje zarobki. Z YouTube'a to może i dużo nie zarabiasz, ale co z donatami lub chociażby reklamami? A, no i nie ma to jak nagrywać film o sobie. Na miejscu pierwszym kanał zwariowanego Marcina. Został on wybity głównie przez portal wyko.pl. Dziecko daje przykład, jak powinien wyglądać polski YouTube, bo tak o nim napisano. Występował w programach śniadaniowych, takich jak Pytanie na śniadanie czy Dzień Dobry TVN. Ma ponad 130 tysięcy subskrypcji na swoim kanale. Tak w ogóle tutaj nie ma co dużo mówić, dlaczego traci widzów. Zobaczcie sami na te komentarze. Skoro już Marcin dostał szansę na bycie youtuberem, to według mnie nie powinien jej marnować. Został mocno wybity przez wykop i zwyczajnie nie udźwignął tego ciężaru. Ten film to nie jest hejt w kierunku jego osoby, ale moim zdaniem może powinien on sobie zrobić przerwę od YouTube'a na jakiś czas i przez ten czas nauczyć się bardziej montować filmy, albo wynająć sobie montażystę. Te pieniądze z YouTube'a, o ile jakieś tam ma, albo donate'ów, mógłby na to przeznaczyć. W końcu czego nie robi się dla widzów? No chyba, że ma się ich w dupie, to wtedy nic się nie robi, tylko wrzuca filmy tak, aby były. Równie dobrze mógłby nadal nagrywać te Q&A, vlogi, bo to mu nawet dobrze wychodziło. Marcin, jeżeli jakimś cudem tu trafiłeś, to zacznij wreszcie działać na tym YouTubie na poważnie, bo jeżeli teraz nic z tym nie zrobisz, to później będzie już za późno i będziesz żałował, że nie wziąłeś się w garść. Myślę, że nie jedna osoba chciałaby mieć taką szansę jak ty.